wczoraj około godziny 21 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu został poinformowany o zaginięciu 4-letniego chłopca. Chłopiec razem z dziadkiem i z 10-letnim kuzynem wyszli na spacer z psem w okolice lasu w dzielnicy Szczawienko. W pewnym momencie pies pobiegł w pobliskie krzaki, chłopczyk pobiegł za nim. Dziadek, ponieważ do domu było niedaleko, około 100 metrów, odwrócił się i zaczął iść w kierunku domu, mając nadzieję, że chłopcy pobiegną za nim. Jednak po jakimś czasie dziesięciolatek odnalazł się, natomiast po czterolatku zaginął wszelki ślad. Natychmiast zostały wezwane na miejsce policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Został ściągnięty helikopter z kamerą termowizyjną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Strażacy, goprowcy, woprowcy i wolontariusze, okoliczni mieszkańcy, którzy również szukali chłopca. W sumie to było ponad 300 osób. Chłopczyk odnalazł się dzisiaj około godziny 9:00, wyszedł na szlak, gdzie napotkał patrol policji, całą noc spędził w lesie. Był mocno wystraszony i wyziębiony, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.